Siema, witam was wszystkich na moim kanale, z tej strony Pan Limontop. Jeśli możesz, zostaw łapkę w górę, bardzo mi to pomoże z kanałem, za co bardzo dziękuję. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy robili hotel, który nie jest taki łatwy, jak się wydaje. Jest bardzo ciężki, cholernie bym ciężki powiedział, więc zobaczymy, jak tutaj będzie szło, bo powiem wam szczerze, że tutaj są tacy, którzy rzucają, terroryści w koktajle Mołotowa, rzucają, granatami rzucają, są pomiędzy drzwiami, pomiędzy jedną a drugą ościeżnicą są linki przeciągnięte z granatami, więc bardzo dużo tu jest, cholernie dużo jest niebezpieczeństw. Wszystko widzę, że jest na piętrze, więc dobra, tych nie będę brał z sobą. Dam hold position, żeby oni tam stali. Trzeba znaleźć bombę. Pierwsze co, to bomba. Ona jest najważniejsza, tutaj ma największy... kluczowy element ma, nie? Bo bez tego to niestety będzie mission failed. Dobra. Dostał w czapę. Tak myślałem, że tu będzie stał, bo ja też bym tak postawił człowieka. Widzieliście? Tam. Ja powiem wam tak. Z doświadczenia pójdę sobie na górę. O tu. A wiecie dlaczego? Zawsze góra, góra albo środek, terroryści zawsze mają ładunki wybuchowe. Zawsze. Dobra, padł. Powiem wam, że nie będę na razie zbierał żadnych broni. Ja to sobie zrobię, jak ukończę, jak znajdę bombę. Dobra. Dobra, na razie nie słyszę cykania, bo to wiadomo, taki specyficzny, taki cyk, cyk, cyk będzie, jak elektryczny zegarek. No zobaczymy. Dobra, czyli tutaj nie ma, czyli to będzie gdzieś na dole. To już jestem przekonany 100%, że gdzieś dół będzie. Zaraz zobaczymy. Idę na następne. O. Tu musi być. W tym miejscu. Dobra. Prosto w ryj dostał. Dobra. O! Dobra, wiem, gdzie już jest bomba, moi drodzy. W piętro wyżej. I dokładnie w tym pomieszczeniu, co byłem. Dobra. Już, tylko ta ciapa weźmie bandaż.
przejmujemy bombę. Dobra. Okej, bomba jest przejęta. Ktoś do mnie zapraszał, widziałem. Opieprzone. Mam go. Dobra, będę sobie już teraz zbierał broń. Troszeczkę kiepsko z życiem moim jest, no. Wiadomo, że czasami jest tak, nie? No, ale poszło dobrze. Mam nadzieję, że przejdę tą postacią. Do końca. Najgorsze są te pułapki z bombami, wiecie? Ja pierdo! Nie miałem już amunicji! No trudno się mówi, nie? No trudno, muszę zaraportować stratę, że poniosłem. Nie, nie. Wy tu bądźcie. Powiem wam szczerze, że jak z nimi chodzę, to oni mi utrudniają. O cholera. Ale odrzuciło go? No tak, bo to shotgun, nie? Shotgun ma swoje przypierdzielenie. To nie jest taka broń, która się daje tak łatwo. Myślałem. Gdzieś tu musi być jakiś podejrzany. Czuję, że tam będą. Rozwalę sobie clean, bo czuję, że tu będzie. Nie ma tu nikogo. Też nie ma nikogo. Jest. Pułapka. Dobra. Słyszałem strzały. Czuję i mam dziwne wrażenie, że te boty jakby widziały mnie przez ścianę, wiecie? Bo cały czas ktoś strzela, ale nikogo nie ma. Dobra. Okej, czyli tak jak myślałem. Cywile dwóch są w najgorszym miejscu. Wiecie w jakim? Na tym drugim piętrze. A wiecie dlaczego najgorszym? Z tego względu, że tam jest właśnie najwięcej właśnie jest z tymi pierdzielonymi zabijakami. I tam oni będą na końcu. No, daję sobie pociąć, powiem wam szczerze. Dobra, raport dałem, że straty poniosą jedną. Kurde, tam się boję iść, bo tam jest dużo, strasznie dużo ich będzie. Zresztą, zaraz zobaczycie. Słyszę, typa woła mnie na pomoc. Dobra, tu mam dwóch zakładników. Jeden jest zakładnik tutaj, a drugi będzie tutaj po prawej stronie. Powiem wam tak, tu mogę popełnić błąd, gdyż mogę zabić zakładnika.
widzieliście? Mówiłem. Ale na szczęście zakładników nie ma tu żadnych. Dobra. No i tu będzie na pewno, na miliard. Wiecie co? Coś tu jest nie tak. Słyszałem z zakładnika. Dobra, ja sobie pozwolę najpierw tą ciapę. Chodź ciapa. No, noga. Wyprowadzę sobie jego. Bo tak będzie bezpiecznie i wejdę na górę. Chodź. No, żona się dobija. Dobra, spieprzaj no. Dobra. Okej, VIP jest free. Pogratulowała mi, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Dobra, tu se zamknę drzwi i będę wiedział, że tu już było zrobione wszystko, jest na cacy. Czyli na zicher. I gdzieś tu musi być... poszkodowane. Od razu sobie biorę bronię, se pozbieram, wiecie, żeby to było tak kulturalnie. Raporty poznaję, wszystko pięknie, cacy, tego już zebrałem. Dobra. Tak, słyszę kobietę, dobra. Tu gdzieś kobieta jest. Tu w tym miejscu, albo tam. Bo słyszę, bo woła mnie na pomoc. Tak, tu jest, za drzwiami. Jest za ścianą tą. Teraz tylko, aby nie spieprzyć i będzie dobrze. Wiecie, co wam powiem? Słyszę tu kobietę. No, słyszę tu kobietę, ale gdzie ona jest? No nie wiem, gdzie ją zamknęli. Tu nie ma. No nie może być wyżej, bo już nie ma wyżej. No i to był finisz. No i to coś tu jest nie tak, powiem wam. Ponieważ słyszę tą kobietę tutaj. W tym miejscu, jak stoję. Czyli co, na górze by była w tym pokoju, ale kurde felek, ja tam byłem! Ja tam nikogo nie widziałem, żadnej kobiety tam nie widziałem. Powiem wam, że nie jestem w stanie... Gdzie jest ta kobieta? Ona jakby była tutaj, w tym pomieszczeniu. No. Ale tam nie jestem w stanie tam przejść, no bo jak tam przejdę? Jak tam są zabarykadowane drzwi. Widzicie? Ona by była tutaj.
Nie mam pojęcia, wysypał worek. Nie ma tu nikogo. Widzicie? A osoby tej incomplete, czyli widzicie? Ja ją słyszę w ścianie. Ona jakby była gdzieś tutaj. Ale tu jej nie może być, bo wszystkie pomieszczenia mam przepatrzone. Widzicie? Ona w tamtym pomieszczeniu jest. Co jest zamknięte, a ja tam nie jestem w stanie wejść. Dobra. Pójdziemy, zobaczymy tak. No, to jest hydrant. Dobra. Zobaczcie. Idę. Zbiję sobie te szybki. Widzicie? Tu nie ma prawa jej być. O, tu w tym miejscu. Broni nie ma? Nie, nie ma. Dobra. Zobaczcie. Widzicie? Ona gdzieś tam krzyczy. Ale jaja. Czyli jakby nie patrząc, misja jest... Przeszedłem misję, no ale niestety się nie da. Więc jakby co to zaliczą, to za udaną misję, bo jest udana misja. Tylko to jest po prostu taki bagier. No bo ta gra się baguje, nie? Bo moja postać kiedyś, jak przychodziłem, to w ścianie się zakleszczyła i nie mogłem wyjść ze ściany. No. Ja ją tu słyszę. No. Ona w tamtym pomieszczeniu jakby była. O, tu w tym pomieszczeniu. Ale tam nie jestem w stanie do niej dojść. I ona się zbugowała w tym pomieszczeniu właśnie. No, a tam nie dojdzie się do niej. O, macie. Zobaczcie. Podejdę teraz tu. Patrzcie, jak będzie głośno słuchać ją. O. Tu jest w tym miejscu. No. No dobra, idę jeszcze na górę, przejdę się i będę kończył. No widzicie, jak jest z grą, nie? Masakra, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się, że tak mocno ta gra jest oprawiona w bugi. A ten to tak trzy kroki robi i się tak męczy szybko, jakby co najmniej, nie wiem, setki kilometrów przebiegł. Ale masakra z tą grą jest, naprawdę. O, i tu ją słychać jest... No, ale tam nie ma przejścia. O, macie. To jest pomieszczenie i ona jest centralnie pode mną. Widzicie? No. No. No dobra, to trzeba kończyć. Jeszcze się przejdę tutaj do tego pokoju. Kurde, jak on sapie. Trzy kroki. Dobra, okej, moi drodzy, jak widzicie, nie da się przejść do końca, postać się zbugowała gdzieś w ścianie,
No i to wszystko było na tyle, no nie da się po prostu, no. Błąd gry i to bym powiedział nawet potężny błąd, bo to jest tak nie może, no. Ja rozumiem, gdyby to tam ta gra miała, nie wiem. No nie wiem jak to powiedzieć, no ale to jest te pomieszczenie, dobra? To tutaj nie ma nikogo. O, dobra. Tu nie ma nikogo. Jeszcze przejrzę to sobie. O. Na tą babę słyszę. Ona jest tam pod spodem, pod tym. Dobra. Ja się będę z wami żegnał. Nie da się po prostu tego przejść. Zapraszam na kolejne odcinki, oczywiście, zbugowanej gry. Jakby co, to ja się zwijam. Trzymajcie się, hejo.